Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Mega zabawa w rytmie przebojów mijającego roku. Konkursy z nagrodami i moc atrakcji. Bezalkoholowy welcome drink oraz dwa ciepłe posiłki. Sylwester w Akwaparku Kutno. Zaproszenia do nabycia w kasie Akwaparku. Szczegóły na stronie www.akwaparkkutno.com. Zapraszamy. Już jest nowy numer Gazety Lokalnej. W numerze Przed świętami przepadł bez wieści. Staszku, czekamy na ciebie. Szlachetne paczki i szlachetne emocje. Z wizytą u rodziny chorego Maciusia. Zła passa przełamana, polfarmek z górą w Zgorzelcu. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna, blisko twoich spraw. Cena złoty 99. Dzień dobry, Radosław Wąs. Dziś mamy czwartek, 17 dzień grudnia, a imieniny obchodzą Florian, Jan i Łazarz. W Polsce przypada dziś dzień bez przekleństw. Dla niektórych naprawdę dużym wyzwaniem bywa wyartykułowanie jednej wypowiedzi bez przekleństw, nie mówiąc już o powstrzymywaniu się na cały dzień od bogatego repertuaru tak zwanych brzydkich wyrazów. Ideą dnia bez przekleństw jest zwrócenie uwagi na czystość i piękno polskiej mowy, która nie potrzebuje wcale wulgaryzmów, by trafnie i dosadnie wyrażać emocje. Zaczynamy wiadomość dnia. W ostatnich dniach doszło do kilku kradzieży na terenie naszego miasta. Policja prowadzi aktualnie śledztwo w tej sprawie. 15 listopada w godzinach popołudniowych odnotowano serię włamań, w których sprawcy działali w identyczny sposób. Do kradzieży z włamaniem doszło w 4 mieszkaniach. 2 z nich zanotowano przy ulicy Łąkoszyńskiej oraz Kościuszki i Olimpijskiej. Obecnie prowadzimy czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawców, mówi podkomisarz Paweł Witczak. Katarzyna Hanc i Kacper Pawłowski z klubu tańca towarzyskiego Faworyt Kutno zdobyli najwyższą międzynarodową klasę taneczną S w stylu standardowym i latynoamerykańskim podczas finałowego Grand Prix Polski Salt Cup 2015 Federacji Tańca Sportowego. Zawody odbyły się w podziemnej sali balowej Kopalni Soli w Wieliczce. Oczywiście gratulujemy. Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu rolnikowi spod Kutna, zarzucając mu popełnienie łącznie 18 przestępstw, w tym oszustw i przywłaszczeń, na łączną kwotę blisko 3 milionów złotych. Ponadto gruźb karalnych, fałszowania dokumentów i wyłudzania, a także oszustwa ubezpieczeniowego. Za te czyny grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Spotkanie z uczniami w ramach warsztatów prozdrowotnych jest kolejnym krokiem do uświadamiania młodzieży, że naprawdę warto żyć zdrowo, bo jak głosi hasło projektu PL13, żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Kutnie. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Warsztaty rozpoczęło wręczenie dyrektorowi pierwszego ELO Sokowirówki. Podziękowałem za możliwość przeprowadzenia warsztatów zdrowego żywienia. Dziękuję bardzo, będziemy częstować uczniów sokiem. Dziękuję. Na pochwałę zasłużyli również harcerze, którzy dzielnie pełnili zdrowotną wartę podczas powiatowych pikników. Przy realizacji pierwszych 4 pikników
Ta młodzież nam bardzo pomogła i przeprowadziła zajęcia sportowe. Pikniki były zrealizowane perfekcyjnie. Pikniki zdrowotne to tylko część projektu PL13. Dzisiejsze warsztaty to przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, co znajduje się w produktach, które kupują. No właśnie, ale czy sama młodzież żyje zdrowo? Chodzę na spacery, zdrowo się odżywiam, próbuję uprawiać sporty. Przede wszystkim nie wolno jeść dużo tłuszczów. Raczej powinniśmy unikać też za dużo cukrów, bo za dużo cukrów się odkłada potem w tłuszcz. Zdrowo się odżywiam, staram się uprawiać jakieś sporty. W prezentacji poruszono kwestie odżywiania, nie powtarzano frazesów, ale mówiono konkretnie, co kryje się pod ładnym wyglądem i wyśmienitym smakiem złych dla zdrowia produktów, które bardzo często kupujemy. Uczestnicy warsztatów otrzymali koszulki z logiem pikników zdrowotnych. To dopiero start warsztatów żywieniowych. Czy one są potrzebne dla młodych? Jak najbardziej. Myślę, że na pewno tak, że każdemu coś uświadamiają, na czym polega to zdrowe żywienie. Większość ludzi zazwyczaj spędza dużo czasu przed komputerem, ale myślę, że jeżeli takie warsztaty będą prowadzone, to może to się poprawić. W piątek warsztaty będą prowadzone dla uczniów kutnowskiej jedynki. Dzisiaj odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Dołącz do drużyny Tensmajerka. Nagrody rozdawano w kategoriach Najlepsza szkoła, Najlepszy uczeń i Najlepsza klasa. Dzisiaj o godzinie 10 w sali Kutnowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród w akcji Dołącz do drużyny Tensmajerka. Jest to już kolejna akcja wielkiej zbiórki surowców turnych. Organizatorami konkursu byli Tensmajer Centrum Spółka z o.o. oraz Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu Tensmajerka, który cały czas przyświeca akcji i trzymam za Was mocno kciuki, żeby to, czego się uczycie w trakcie tej zbiórki, bo to nie chodzi tylko o to, żebyście przynosiły makulaturę, butelki, ale żeby tak naprawdę, żebyście wiedziały, po co to robicie. I z pewnością już jak teraz będziecie to wiedzieć, to Wy, Wasze przyszłe pokolenia będą doskonale radziły sobie. Myślę, że będziemy żyli po prostu na o wiele lepszej planecie niż w tej chwili. Akcji brały udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z rejonu Kutnowskiego. A nagrody wręczano za zbiórkę puszek aluminiowych, płyt CD, baterii, a także makulatury. Ten konkurs rozstrzygnięto w trzech kategoriach: najlepsza szkoła, najlepsza klasa i najlepszy uczeń. Na uczestników czekało wiele atrakcyjnych nagród, a ilość zebranych odpadów była naprawdę imponująca. Zbierałem przez długi czas, kilka miesięcy zajęło to. Zbierałem głównie makulaturę, praktycznie tylko makulaturę. Zbierało się jej dość sporo, bo tam 300 kg. Jak się już nazbierało dużo i potem już się to odnosiło, to i teraz właśnie dostajemy nagrody. A powiedz mi, ile zebrałaś, pamiętasz? Nie pamiętam, ale chyba jeden taki duży worek i jeszcze torebkę. Jak powiedziała pani dyrektor, firma Tensmajer Centrum Spółka z o.o. jest bardzo otwarta na kolejne akcje promujące wśród dzieci temat ochrony środowiska. Jednym z kolejnych pomysłów jest teatrzyk ekologiczny. Wszystko po to, aby zachęcać najmłodszych do dbania o środowisko. Wczoraj placówkę opiekuńczo-wychowawczą Tęcza w Kutnie odwiedzili koszykarze Polfarmeksu Kutno. Całe spotkanie dostarczyło dużo wrażeń podopiecznym placówki. Wczoraj podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej Tęcza w Kutnie mieli niemałą niespodziankę. Odwiedzili ich koszykarze z Polfarmeksu Kutno, panowie Jacek Jarecki i Grzegorz Grochowski. Spotkanie zaczęło się krótkim filmem z fragmentów meczu drużyny. Później dzieci i młodzież zadawały pytania. Koszykarze opowiadali o treningach i początkach swojej kariery. Mój tata świętej pamięci był trenerem i od małego chodziłem z nim na treningi. Trzeci, czwarty rok mojego życia to był... Także gdzieś coś tam zaczynają się bawić z piłką. A także o swojej pracy. Jest to najlepsza praca, jaką sobie mogę wymarzyć, ponieważ jest to moja pasja, a jednocześnie mogę też zarabiać na życie dzięki temu, że gram w koszykówkę. Nie zabrakło też trudnych pytań, takich jak emocje towarzyszące porażce. Wychowanków interesowało wszystko, nawet dieta sportowców, a także kibice. Jeżdżą za nami naprawdę, ostatnio w Sopocie było 200 osób. Nie zdarza się to w ogóle praktycznie w innych klubach. Są naszym szóstym zawodnikiem i wspierają nas niesamowicie. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Na pewno pozostanie ono w pamięci wychowanków na bardzo długo. Świąteczne paczki w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę są już do odebrania w magazynie Kutnowskiego Komitetu Obrony Bezrobotnych. Przypomnijmy, zbiórka żywności odbywała się w pierwszy weekend grudnia.
Paczki z artykułami pierwszej potrzeby zebranymi podczas akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę trafiły już do tych najbardziej potrzebujących rodzin. Przypomnijmy, zbiórka żywności odbywała się w dniach 4-6 grudnia w kutnowskich marketach. Paczki z odzieżą, buty, zabawki, maskotki. Mamy tych paczek przyszykowane 250, co nam dało około 750 osób. Myślę, że to jest duża liczba osób, sporo osób obdarujemy właśnie tymi paczkami świątecznymi. W paczkach znajdują się artykuły spożywcze, a druga paczuszka z artykułami ze słodyczami. Do akcji włączyły się kutnowskie placówki oświatowe oraz zakłady pracy. Patronat objął prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyński. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować uczniom gimnazjum nr 1, gimnazjum nr 2, zespołowi szkół numer 2, że bardzo aktywnie brali w tym roku udział w staniu w sklepach i naprawdę młodzież nam się spisała. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu senatorowi Błaszczykowi. Chciałabym podziękować bardzo serdecznie panu Tadeuszowi Woźniakowi, posłowi naszemu, gdzie właśnie na te osoby możemy zawsze liczyć i zawsze są z nami, zawsze są pomocni. Sami stoją po sklepach, także w tym roku też tak było. Słowa podziękowania należą się również radnym miejskim i sponsorom, bez których ciężko by było wszystkie ofiarowane dary przetransportować do magazynu. Chciałabym podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przynosili te dary do naszego sztabu i chciałabym życzyć zdrowych i pogodnych świąt wszystkim. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. Nocy pochmurno w Kutnie. Przelotne opady w Łowiczu i Łęczycy. Temperatura 2 stopnie w Kutnie, 7 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Dzień przelotne opady w całym regionie. Temperatura 10 stopni w Kutnie i Łęczycy, 11 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Nocy pochmurno w całym regionie. Temperatura 7 stopni w Kutnie i Łęczycy, 8 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali.